Witam Was w piątek, tygodnia koniec i początek. Już wkrótce święta wielkanocne, a co za tym idzie odcinek zerowy nowego sezonu Rolnik Szuka Żony. To będzie już 9. sezon. Zanim jednak wizytówki rolnika, zażyczyliście sobie tydzień temu co piątkowego filmu z Hotelu Paradise z podsumowaniem minionego tygodnia. A że to wyrządzicie na tym kanale, to proszę bardzo. Ten tydzień zaczął się odcinkiem rajskiego rozdania. A co za tym idzie, ekipa z HP była świeżo po Pandorze, więc nastroje były niezbyt ciekawe. Na przykład Kuba i Oliwia kłócili się o to, że Kuba zarywa do każdej laski, co miało oznaczać, że wcale nie łączy ich wielka niekończąca się miłość, jak mogło się wydawać poprzedniej nocy. Oliwia zarzuciła naczelnemu Lovelasowi hotelu, że teraz już rozumie, dlaczego gość nigdy nie był w związku, co go niby ubodło. Karolina, widząc spinę, szepnęła Kubie, że i tak będzie z Domi, bo to jej ekipa była, a Oliwia to chyba tak bardziej ekipa Elizy. Przyczajony tygrys, ukryty smok, Wiktoria jak zwykle słuchała tego, co Karolina ma do powiedzenia, bo kto wie, może akurat mówiłaby coś o Kasprze, a to przecież główny punkt zainteresowań Wiktorii. Chwilę wcześniej Dominika na mocy kartki, którą dostała od hotelu, rozbiła parę Kuby i Oliwii, więc Oliwia musiała wyprowadzić się do singlówki. Dominice nie spodobało się, że Kuba nosił bagaże Oliwii, bo przecież teraz był już z nią w parze i chyba wolno mu było nosić tylko jej bagaże. Mogła przecież uznać, że chce jak najszybciej pozbyć się byłej z ich wspólnej sypialni. To chyba tak się robi, jak szklanka jest w połowie pełna. W międzyczasie Eliza, zwana też Szmiją, zrobiła gówno burzę Jayowi, że ona widzi, co on robi, aczkolwiek nikt inny tego nie widział i nikt nie wiedział, co jest ta gówno burza poza Elizą. Zresztą później w pokoju sama go przeprosiła, mówiąc, że to ona ma problem. No niektórzy tak mają, że jak się nic nie dzieje, to sobie wymyślają jakieś problemy z dupy. Nazajutrz Dominika musiała zaprosić na randkę dwóch chłopaków. Wybrała Kubę i Sewaga. Kubę wiadomo, bo to był dzień rajskiego, a ona nie była pewna, czy w skrzynce, którą dostała wchodząc do hotelu, był immunitet czy pusta kartka, więc musiała się podlizać. A Sewaga chyba tak z dupy, bo to taki przyjaciel wszystkich. Kuba po powrocie ze swojej randki wprost zapytał Oliwię, co zamierza zrobić na rajskim, skoro on jest z Dominiką, sugerując Oliwii, żeby podeszła do Sewaga, bo przecież chciał ją zostawić w programie. Co mu z jednej dziewczyny, skoro może mieć dwie? Dwie to więcej niż jedna. Chociaż wiadomo, idealną sytuacją byłoby, gdyby wszystkie dziewczyny były jego, ale do tego może jeszcze dojdziemy. Tymczasem zagrożona była Klaudia, która była z Sewagiem w parze i odkąd, nie wiadomo dlaczego, wyznała mu, że jakby na poprzednim rajskim podszedł do niej Kasper, czyli jej platoniczna miłość, to wybrałaby Kaspra. Być może Klaudia ma jakieś zapędy samodestrukcyjne i sama chciała się wyrzucić, bo po co innego mówić takie rzeczy. Ogólnie tego dnia Klaudia chodziła za Sewagiem i płakała, że ma jeszcze tyle sukienek, których nie nałożyła i że musi zostać w programie. Sewek mówił Wiktorii, że chce być z nią w parze. Biedny Michał. Tylko jego znowu nikt nie chciał. Taki fajny chłopak, a nikt go nie chce. Co z tego, że uroda taka disco polowa? Przecież każdy lubi disco polo. Najciekawszym momentem odcinka była jednak rajska wyrocznia, bo od kilku dni trwała spina, w której Eliza powiedziała Karolinie, że jej psia psi, i Klaudia miała powiedzieć, że nie ufa Karolinie. Karolina przez to nie ufała już Klaudii, chociaż ta zarzekała się, że niczego takiego nie powiedziała. Pytanie o tą sytuację zadał jako pierwszy G i usłyszał, że Klaudia nie mówiła niczego takiego Elizie. Później o to samo zapytała Karolinę, upewniając się, że to Eliza kłamała. Karolina przeprosiła Klaudię za to, że jej nie zaufała, przy okazji uprzedzając Jaya, żeby nie ufał swojej partnerce. Na rajskim okazało się, że Dominika ma immunitet, więc Kuba został zablokowany. Oliwia podeszła do Sewaga i finalnie odpadła Klaudia,
która chyba do ostatniej chwili wierzyła, że zostanie w programie, bo przyszła tylko w jednej sukience, a mogła nałożyć wszystkie te, których jeszcze nie założyła. Odchodząc, Klaudia pokłóciła się z Elizą, że ta kłamała. Eliza pozwoliła Klaudii się przeprosić, ale ta nie skorzystała. Później Jay miał trochę pretensji do Elizy, że ta kłamała, ale finalnie uwierzył jej, że tak właśnie to zrozumiała. Wszyscy poszli spać, a w nocy Kuba trochę atakował swoją nową parę, mówiąc jej, żeby nie udawała takiej niezainteresowanej, bo przecież wszystkie laski na niego lecą. Nazajutrz Wiktoria dostała zadanie obudzenia wszystkich swoim śpiewem, który był przerażający, a później dziewczyny zostały wysłane na plażę. I tak oto poznaliśmy Kasię, która miała być drugą połówką Jaya. Otóż był to Kasper przebrany za dziewczynę, który próbował udawać jedną z nich na plaży, do czasu aż Klaudia Eldursi nie odesłała go z powrotem do hotelu. Okazało się, że wszedł nowy uczestnik i spośród częściowo zasłoniętych uczestniczek miał wybrać dwie, które miały iść z nim na randkę. Odpadające kolejno dziewczyny określiły go mianem wytatuowanego byczka, który mógłby stać na bramce na dyskotece. Fakt faktem, gość wyglądał jak żywy brudnopis. Bo wiecie, kiedyś jak się chciało coś sobie na bas grać, to się to w zeszycie robiło, albo jak jakaś złota myśl ci wpadła, czy chciałeś sobie jakąś datę zapisać. A ten gość wyraźnie nie chce papieru marnować, więc wszystko zapisuje na sobie. Jakby co kto lubi. Na randkę miał iść z Dominiką i Wiktorią. Dziewczyny miały się wyszykować na ekstremalną randkę, a w międzyczasie, jako że Michał mógł kolejny raz stracić parę, Oliwia postanowiła poprawić mu humor, obcinając mu włosy, co Michała bardzo ucieszyło. To jest gość, tak mało mu do szczęścia potrzeba. Konrad, który czekał na dziewczyny koło Jeepa, był bardzo miły. Wyciągnął im z plecaka dwa małe szampany, które sam kupił, a później zabrał je przez skały na piknik. Na pikniku obgadywali Michała, że nikt nie chce być z nim w parze. A wracając, Konrad dostał list, w którym kazano dziewczynom wybrać spośród siebie nową parę dla Konrada. Tym samym Michał kolejny raz stracił parę, bo padło na Wiktorię. Konrad zrobił bardzo dobre wrażenie wchodząc, przywitał się z nim wszystkimi, a później każdej z dziewczyn wręczył po kwiatku, bo jak twierdził, chciał zatrzeć złe wrażenie po tym, jak je odrzucał. Zarówno na dziewczynach, jak i chłopakach zrobił bardzo dobre wrażenie. Chociaż Michał musiał zrobić wypad do singlówki. Wieczorem grupa dostała skrzynię i zadanie zorganizowania dyskoteki szkolnej, a że i tak już pili, to co im za różnica się poprzebierać. W trakcie przebierania się Jay jak zwykle opowiadał, jak bardzo nie chodził na dyskoteki szkolne, bo trenował i grał w piłkę. Tak się temu poświęcił, żeby grać w podrzędnej lidzie gdzieś w Liechtensteinie, czy gdzie on tam grał. Trudno powiedzieć, czy organizatorzy, którzy też przebywają na Panamie, równie dużo chleją co uczestnicy i po pijaku próbują jakieś takie swoje fantazje urzeczywistnić, ale uczestnicy potulnie wykonują ich zadania. Taka trochę szkoła z Pornhuba to była. Na dyskotece Konrad zaczął wypytywać o Oliwię, żeby finalnie zostając z nią sam wyznać, że bardzo mu się podoba, zasypać ją komplementami i zapewnić, że chce być z nią w parze i może po prostu wymienią pary. W trakcie imprezy Kuba zdążył się też pokłócić z Dominiką po tym, jak powiedział, że on ma tu dużo dziewczyn, a ona się na niego obraziła i popłakała. Ale Kuba spróbował ją przeprosić i poszedł krzyżować miecze z Konradem, jako że są z zakonu skrzyżowanych mieczy, ale żeby tak razem do jednego kibla. Fujka. Chociaż w nocy Karolina z Kasprem całowali się namiętnie, a Eliza z Jayem robili jakieś dziwne rzeczy pod kołdrą, to noc minęła szybko i Sewak, czyli programowy kopciuszek, musiał iść posprzątać po tej imprezie. Ciekawe, kiedy zjawi się jakaś dobra wróżka i wyczaruje mu karoce i jakąś księżniczkę zamiast ratowanych odrzuconych kandydatek, których nie chcieli inni. Tym razem jednak pozwolili mu wybrać sobie pomoc, a jako, że niedługo miał być w parze z Wiktorią, to wybór opadł na nią. Wiktoria była w szoku, że on serio codziennie wszystko zmywa. Konrad wykorzystał tę okazję, żeby przynieść Oliwii rano wodę i powiedzieć jej kilka nowych komplementów. Po śniadaniu, które jedzą w parach, Dominika poskarżyła się Karolinie na Kubę, że zachowuje się jak dzieciak, mają gdzieś to, co do niego mówi, i ciągle myli ją z poprzednimi partnerkami. No a co ona myślała?
biorąc pierwszego lwa lasa hotelu Paradise 5. Później Claudia El Dursi pozwoliła Konradowi wybrać szkatułkę z niespodzianką przysługującą każdemu z uczestników i ogłosiła bieg dziewczyn, w którym przegrana będzie musiała oddać swojego partnera na randkę z nową dziewczyną. Bieg przegrała Karolina, która nie martwiła się, że to Kasper pójdzie na randkę, mimo, że prowadząca zaznaczyła, że była to ważna przegrana. Kiedy Kasper poszedł na randkę w hotelu, mieszkańcy musieli grać w grę w trzymanie miednicy i świetnie się bawili. Nową dziewczyną okazała się być 19-letnia Nikola, której bardzo spodobał się Kasper. Podczas randki jeździli skuterem wodnym, konkretnie Kasper, który bawił się świetnie. Później mieli mini piknik na plaży i jedli ananasa z piaskiem. Wtem przyszedł list oznajmiający, że jego nową partnerką jest Nikola, a Karolina ma opuścić Hotel Paradise. Grubo. Po Kasprze widać było, że negatywnie zszokowała go ta informacja. Dla zwiększenia dramatyzmu w hotelu pojawiła się Claudia El Dursi, prosząc Kasprę o przekazanie informacji. Kiedy Kasper skończył czytać list, wszystkim opadły kopary, a Karolina z trudem wstrzymywała łzy. Dostała 15 minut na spakowanie się, co jest dosyć ciężkie, kiedy sama informacja o odejściu jest totalnym szokiem. Kiedy prowadząca pozwoliła im się rozejść, Kasper pobiegł do Karoliny, żeby ją przytulić. Najlepszy jest ten moment, jak ktoś, kto odpada, się pakuje, a cała reszta stoi i patrzy jak jakaś widownia. Jak w tym filmie o tych 12, co przez wieki stali i patrzyli na wszystkie tragedie ludzkości. A przecież mogliby im pomóc się spakować czy coś, ale oni tylko stoją i się patrzą. No spoko. Jedynie Dominika pomogła płaczącej koleżance, która ewidentnie nie dawała sobie rady. Nawet Konrad, który dopiero co przyszedł, przekonywał ją, że przecież w hotelu uczestnicy czasem wracają i że to pewnie będzie ona. Aż nawet mi się zrobiło przykro, mimo, że Karolina była słodko pierdząca i mówiła przez zęby, ale w sumie była fajna i dobrze układało jej się z Kasprem, którego uratowała od Wiktorii. Dopiero po wyjeździe Karoliny przy barze zaczęto rozmawiać z nową dziewczyną, która wyraźnie czuła się niezręcznie. Nikola jako swoje typy wskazała Kaspra, Sebaga i uwaga, Michała. Może w końcu los się do niego uśmiechnie. Kuba zapewnił kolegów, że jemu nowa dziewczyna się nie podoba, więc mogą spać spokojnie. Tymczasem w pokoju Konrada i Wiktorii zawiązał się trójkąt panamski, czyli Kondzio, Oliwia i Wiki, i ustalili, że on będzie z Oliwią, a Wiktoria z Sewagiem, żeby mogli być zawsze razem. Patrz Kuba, jak to się robi, a nie, że idziesz w tłum i krzyczysz, że wszystkie laski twoje. Jednak Wiktoria nagle stwierdziła, że skoro Kasper znowu jest wolny, to ona chce być z Kasprem, jakby zapomniała, że kilka dni temu on niemal krzyczał na Pandorze, że cieszy się, że uwolnił się od Wiktorii. XD to jest dopiero obsesja level hard. Nazajutrz Kasper smętnie spoglądał w morze, rozpamiętując Karolinę, a przy śniadaniu była prawdziwa stypa. To wszystko nie sprawiało, że Nikola czuła się pewnie. Generalnie jakby Michał się troszeczkę koło niej zakręcił, bo Kasper byłby na wylocie. Chociaż finalnie pewnie odpadłby Sewak, bo Kasper ratując się podbiłby do swojej psychofanki Wiki, a ta by go wybrała. W zwiastunie kolejnego odcinka widać było płaczącego Konrada, Oliwię zapewniającą, że woli być w parze z Sewagiem, i Kaspra uderzającego do Wiki. Jak myślicie, jak potoczy się kolejne rajskie rozdanie i kto tym razem odpadnie? Czy Michałowi znowu uda się cudem prześliznąć i odpadnie inny uczestnik? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem bye bye miłego weekendu.